Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, przyszedł rachunek za prąd. Nie za 6, tylko za 8 miesięcy, bo ja mam przesunięcie do lutego. A nawet tutaj rozliczenie jest całego roku. Także powiem wam, ten rachunek jest dla mnie wielkim zaskoczeniem. Czy to jest rachunek grozy? Nie wiem, ale jestem bardzo zaskoczony tym rachunkiem i jeszcze tak mnie nasz operator bardzo nie zaskoczył. I to na pozytywnie, a nie na negatywnie. Także lecimy z tematem, słuchajcie. Nie ma co. I tak. Zobaczcie, mamy tu pobory. Wszystkie, co pobrałem, co oddałem. Rozliczenie tak, jak się spodziewałem. Ale nie do końca. Bo z moich wyliczeń wychodziło, że mam nadwyżki 515 kWh. I tam to się mniej więcej tak do 20-30 kWh zgadzało, bo jeszcze jest to bilansowanie godzinowe. A tu operator mi mówi, że ja mam 2483 kWh nadwyżki. Także 2000 kWh, żebym źle policzył, nie wydaje mi się, bo ponad 8 lat to liczę z uwzględnieniem rachunków i to wszystko, co dopłacam, nie dopłacam, to praktycznie nie dopłacam, bo wiecznie mi przypada. I zawsze tak mówię, tak do 20-30 kWh było tej różnicy. Teraz się zrobiło 2000 kWh, ale na moją korzyść. Także ja tu wnikał nie będę. Jakby było na moją niekorzyść, to bym wnikał, ale tutaj jest na moją korzyść, nie będę wnikał. Ale to jest ciekawe, bo powiem wam, przeliczyłem z moim Excelem wszystko, co oddałem, wszystko, co pobrałem. Do różnicy jest tam do 5 kWh, bo ja tam nie chodzę centralnie o 12 w nocy, tylko idę tam gdzieś albo z rana, albo wieczorem. To tam jest te różnicy, no naprawdę, jest parę kWh i to bardziej w okresie zimowym, a w letnim nie ma różnicy, bo i tak się leci, słuchajcie, na magazynach. Także no, zdziwko i to takie bardzo ciekawe, no ale na pozytywnie. I nie wiem, co mam więcej tak naprawdę powiedzieć. Lecimy z konkretami, nie? Bo rozliczenie jest całoroczne. Rym, cym, cym, prawda? I finalnie było... Ja tam zapłaciłem te ich prognozy. To, co im zapłaciłem, to zostało 117 zł. To cały rok. Tutaj widzę, wychodzi, bo cały rok jest podliczony. Jak widzicie. Tutaj mamy 0,9. A nie, tu od 9. To jest akurat od 9, a to jest, o tu jest cały rok zrobiony, także takie dziwnie. A tutaj jest tak, 9, 10, 11, 12, tak, 0,1, 0,2. Nie, to jest 6 miesięcy znowu. To jest tak pomieszane, no ale dobra. Jakby nie było, czy w tą, czy w tamtą, coś trzeba było zapłacić w jedną stronę, coś trzeba było zapłacić w drugą stronę. Namieszali, poprzestawiali tylko te rozliczenia. Także przeskoczymy do Excela, bo ja tam robię sobie takie podsumowanie zwrotu. Tylko że już mi się fotowoltaika oczywiście w netmeteringu zwróciła, to teraz dalej ciągnę to podsumowanie, ale już kosztów, może nie kosztów, tylko dalej zwrotu, ile bym na ten prąd nie wydał. W takich średnich cenach teraz liczę po złotówce, chyba tak miałem policzone. Ale u mnie jest jeszcze troszeczkę inaczej z tym zwrotem kosztów, bo od tego bym musiał odjąć koszty jazdy elektrykiem, bo elektryka rozliczam akurat z paliwa, czyli ile kilometrów przejadę, ile bym musiał wydać na paliwo, a to z kilowatogodnie zupełnie inaczej wychodzi i jeszcze więcej w tym momencie zostaje mi w kieszeni. Jeśli auto mi teraz spala jakieś 28 kWh na 100 km, to nawet po złotówce, żeby było, to macie 30 zł. Za 30 zł to ja tam 5 litrów paliwa nie kupię. Chyba że teraz kupię, coś potaniało troszeczkę. Także lecę z tego właśnie rozliczenia paliwowego. A resztę zobaczymy. Także przeskoczymy do Excela i tyle. I tak troszkę po podwórku, bo coś tam dubię. Także lecimy. I słuchajcie, tak to wygląda. Od 2016 roku, kiedy był Solar Tracker 385 kW, później w 2020 Solar Tracker 5 kW i teraz dalej leci rozbudowa. Ja już kolejnych kosztów nie dopisuję, bo tutaj już to nie ma dla mnie znaczenia.
Te dwa solar trackery były cały czas liczone osobno. Teraz to już działa jako wszystko jako jedna instalacja pod różnymi falownikami. I odkąd w 2023 już, że tak powiem, wyszedłem na zero z kosztami tych dwóch solar trackerów, to już zresztą lecę już normalnie. Dlatego też już nie wpisuję produkcji, bo tak naprawdę produkcja nie jest pełna przez to, że falownik hybrydowy jeden jest ograniczony przez niewysyłanie do sieci. Także no, nie widzę sensu wpisywać produkcji. Zużycie mnie interesuje. Także zużycie za te 8 miesięcy, bo tak przeliczyłem sobie. Ta faktura to normalnie to jest jakieś pomieszanie z poplątaniem. Jak zwykle oczywiście. Także mamy 7141 kWh. Policzyłem po złotówce, żeby jakby normalnie chodzić w dwóch taryfach, to pewnie by tak wyszło. Także mamy zwrotu za ten czas 7141 zł. Faktura minus 117 wyszło za fakturę. Tutaj mam takie ogólne oszczędności, które tam szacuję na 500 zł na półrocze. Pewnie już więcej wychodzi, ale już zostaje przy tym. I zwrot inwestycji. O, a tutaj mi się taki oklik wkradł. Moment, bo tu zaraz narobię. Zwrot inwestycji. Nie wiem, czego nie mogę tego zrobić, ale ok. Dobra, nieważne. Zwrot inwestycji 7524 zł. I całościowo nam to daje, słuchajcie, już 57 965 zł. Także coraz więcej zwrot inwestycji idzie, a teraz ja zużywając rocznie około 15 tysięcy kWh, to było głupie złotówce liczyć, także rocznie 15 tysięcy bym nie wydał, a nawet i więcej, bo jak doliczę do tego jeszcze auto elektryczne, to wyjdzie jeszcze więcej, przez to, że ono mniej zużywa prądu, może taniej, bo jak mi tam wychodzi te 28 kWh teraz, to macie jakieś 28 zł, 30 zł. Mając elektryka, nawet bez fotowoltaiki, to ładowałbym go w nocnej taryfie, tak żeby wyszło te 28 zł. Za 100 km oczywiście z ładowaniem przejechane. A 28 zł to słuchajcie, no to nie za bardzo na paliwie poszaleje jeszcze w zimie. W lecie może jakby trasę leciał, to tak, ale wokół komina takie jeżdżenie to się nie da. Może małymi autkami albo z takimi małymi silniczkami to tak, ale takie normalne auta plus jeszcze jakieś dziwne DPF-y i inne cuda na kiju, to no niestety tam spalanie wychodzi dosyć duże. Także jak na razie zwrot idzie elegancko i będzie tylko szedł z samej fotowoltaiki, a ogólnie idąc w tą stronę i tak pokazuję w filmach, że już się przy tym, co mam, wyrabiam w 40% tylko pobranej z sieci energii. A jak to jeszcze bardziej wszystko sprecyzuję i powiększę magazyn energii, to powinienem nawet poniżej 30% zejść. A przy zużyciu około 15 tysięcy kWh to już jest spory zysk. Także tak to wygląda. A jak energetyka się myli na moją korzyść, to bił się z nimi. Nie będę. Także tak to wygląda. Zobaczymy. Jaj, mam budowę końca teraz. Zasmarkany chodzę. Zobaczymy, czy się pomylili na moją korzyść i na moją niekorzyść. Ogólnie i tak się miałem wyrobić. Także tak naprawdę dzięki dwóm solar trackerom 2016 rok, 2020 rok. Tutaj mamy południowy wschód, 2,4 kW instalacja, to jest, ona ma jakieś półtorej roku, oczywiście auto elektryczne do jazdy, coraz więcej kWh zużywa, z racji tego, że jest wymieniona bateria na większą, także minimum, teraz mam 200 km takiej na spokojnie jazdy i dojdzie tutaj jeszcze 3,2 kW, też południowy wschód, tylko ściana, no i oczywiście jeszcze jak mi już kiedyś przyjdzie czas, jak się netmetering skończy, dojdziemy netbilling, to pewnie jeszcze tam z tamtej strony cały dach założę i magazyny będą
falowniki, magazyny, wszystko tutaj będą do tych pomieszczeń przeniesione. A ja tu przy okazji, ci co jeszcze pamiętają tą szopkę, także już po szopce została tylko konstrukcja. Siateczka zrobiona, także musiałem tutaj jeszcze murek wylać. Oczywiście jak murki, to też uziomy od razu sobie rąbię i będzie murek miał gdzie mieszkać. Wybieg będzie miał koiec. A tutaj może małżonka sobie ogródek jakiś ogarnie. Także pomału do przodu jakoś się dłubię. Tyle, słuchajcie. No nic. Dzisiaj 29, za chwilę podsumowanie miesiąca trzeba zrobić. Także kangur już prawie 2000 km zrobił. A dla mnie to są realne, niewydane pieniądze na paliwo tak naprawdę. I już nie ma takiego kombinowania, że trzeba się doładować, powerbanki, inne rzeczy. Siadam, jadę i się nie boję. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności. Lecimy z tematem dalej.